Masz jakiś problem z uzależnieniem? Alkohol? Papieros. Papieros. Narkotyki nie? Nie, absolutnie. Mhm. Potwierdzam jeszcze raz, nie. Czy masz rodzinę? Tak. Jesteś żonaty? Nie. Aha. Ale to nie znaczy, że nie mam koleżanek. Okej. Okay. Młodszy ode mnie. Ostatnio poznałem Nadię, Polka, tylko że ma takie na imię. Mhm. 19 lat, Asia 17 lat, ale już są, generalnie już mogą. Aha, czyli masz kilka partnerek, tak? Nie tylko. Maję też. Maja ma 28. Tak. Ktoś jeszcze? Pewnie. Czy one o sobie wiedzą? Tak. Ale to są tylko przyjaciółki. Mhm. Czyli jesteś w takim kręgu jakby wolnego seksu, tak? Bez zobowiązań. Dokładnie. Dokładnie. Jak to robisz? Bo nie każdy mężczyzna ma taki dar. Spytam szczerze. Daniel. Maciej. Mhm. Na ile wygląda? Chociaż wiesz. No wiesz co, każdy ma inne geny, tak? No dobrze, ale na ile, jakbyś tak miał powiedzieć, na ile lat? No na 30 kilka lat dałbym. A mam 43. Mhm. I mam czasami problem w sklepie. Na zasadzie takiej, w którym sklepie na przykład nie robię zakupów, jestem gdzieś przejazdem. A chcę kupić piwo, poproszę dowód. Coś takiego. Jeszcze jak się ogolę całkiem, włosy mogą być tutaj na górze. Naprawdę. Chcą dowód ode mnie. Okay. Ale to nie jest nic obraźliwego. To jest nawet dla mnie zadowolenie. No dobrze, Tomasz. I to jest właśnie ta tajemnica sukcesu, jeśli chodzi o kobiety, tak? Tak. Niesamowite. No jak to można poznać 17-latkę? I to tak. Nie tu, Dambonia, idę z piwem, nie mam papierosów, siedzą dwie dziewczyny, usiadłem się na ławce, mówię, dziewczyny, macie coś zapalić? Jedna mówi, ona nie pali, Asia, młodsza, mówi, trzymaj. No teraz już wiem, jak ma na imię. Mhm. No, tak, to była chwila, moment. Asia do mnie mówi, ta młodsza, ona się ze mną musi napić. Mówię, dobra, ale co najlepsze, nie dała mi numeru telefonu. Została ta starsza, Nadia. Mówię, Nadia, ona mówi do mnie, co? Mówię, daj mi numer do Asi, zastanówmy się. Ja jej dałem swój numer telefonu. Na drugi dzień wieczorem przychodzi mi SMS. Twój upragniony numer do Asi. Aha. No. Czyli z takim małym, lekkim sarkazmem, tak? Tak, tak, tak. Nie mijają 4 dni, Asia, już telefon do mnie, idziemy się napić. Nie, bez żadnych tam, insynuacji i tak dalej. Jasne. Po prostu piwo, dwa, papieros. No kurczę. Przecież nie można też cisnąć. Kobieta musi sama chcieć, prawda? Oczywiście, tak. Dokładnie. Ja jestem takiego zdania. I ona nieraz ma 17 lat. Ja byłem na Pruszkowskiej. To jest jak na Winów się wyjeżdża z Opola. Mhm. Ona do mnie dzwoni. Ona na Spychalskiego. Ona mówi, pilne, gdzie ty jesteś? Ja mówię, na Pruszkowskiej, a gdzie to jest? A gdzie ty jesteś? Ona, no, zaraz koło Wrocławskiej. Zaraz będę, do 15 minut. Już jechałem 15 autobusem. Tylko wysiadłem, mówię, czekaj na przystanku. Tam jest jeden, jedyny przystanek w jedną stronę. Okej. Okay. Tylko wysiadłem, ona, idziemy do Żabki. Mówię, co ty chcesz? Ile piw? A już z koleżankami,
akurat miała wstępny egzamin maturalny. I dwie koleżanki wyjeżdżały na wakacje. Już. Mhm. No więc ona mi pieniądze, ja mówię, nie chcę. A ja wyciągam swoje. 8 tych, jak to się tu mówi, te piwo w białych butelkach, przezroczystych. O, lenda. Desperados może? Tak. Mhm. To sobie wybrała różnego rodzaju, 8, papierosy. Nie zapłaciłem, ileż to jest. Dla mnie to nie był problem. Naprawdę. Czyli kupujesz alkohol po prostu też osobom, nie, które nie są pełnoletnie? Nie. Nie. Dobrze zrozumiałem? 17 lat. No to nie, niepełnoletnia. Mhm, okay. No tak. Ale palić normalnie może w domu. Mama już jej pozwala. Po prostu chciała kupić nie dla siebie, dla koleżanek, żeby się z nimi pożegnać. A jaka jest reakcja rodziców, kiedy... No słucham. Jaka jest reakcja rodziców, kiedy widzą właśnie córkę z osobą, która jest starsza? Jak to działa? Powiedzisz tyle? Inaczej to powiem. Mój tato nie jest Polakiem. Czechem. I był 28 lat starszy od mojej mamy. I to jakiś problem był. Ja się pojawiłem. Mhm. Po prostu umieli się dogadać. Mój tato sprzedał mieszkanie w Czechach, w Ostrawie. Przyjechał do Polski i został tutaj do końca życia. Dobrze, ale tak wracając do ich rodziców, oni akceptują taki związek albo takie relacje między wami? Powiem inaczej. Do tego nikt nie może nic powiedzieć. To podejmuje decyzję ja i ona. W taki sposób to jest. To tak samo. Przykładowo ta dziewczyna by miała 19 lat, a ja 50. Czy jakiś to byłby problem? Chyba nie. Zgadza się. Nie mam takich doświadczeń, a... Ale nie, ja mam takie rozumowanie, ale raczej to nie był problem. Rozumiem. Czy zabezpieczasz się w jakiś sposób? Jeżeli ona się zabezpiecza, to ja nie muszę. A masz pewność, że się zabezpiecza? A raczej tak. Mhm. Bo już by było nie jedno dziecko. A masz w ogóle dzieci, czy nie? Nie. Z kobietą, którą żyłem jakiś czas temu, jak miałem 33 lata, miała Asię i Oliwkę. Małe. Jeszcze w pieluchach. Ja się nie patrzyłem na to, że są dzieci. Ja wiedziałem o tym. Ja je wychowałem. Do tej pory jedna i druga. Asia już ma teraz 18. Tak. Oliwka od 2 lata młodsze od niej. I do tej pory, jak mnie widzą gdzieś w sklepie, gdziekolwiek, mówią do mnie tato. I to jest szacunek. Bardzo duży. Mieszkają tu w Opolu, tak? Tak. Czyli własnych dzieci nie masz? Nie. Nie mam. Chociaż chciałbym, ale żeby coś takiego uzyskać, to trzeba też odpowiednią kobietę znaleźć. No dobrze, Tomasz, ale tak jeszcze wracając do tego seksu. Jeżeli obcujesz z wieloma kobietami naraz i ty nie zabezpieczasz się, to bardzo łatwo jest przenosić choroby weneryczne, tak? Ja rozumiem. Jest ryzyko na przykład AIDS. Ale ja mam taką jedną zasadę. Jeżeli poznaję jakąkolwiek kobietę, pierwsze co, bo bardzo często idzie się pomylić. Ona będzie miała wyglądać na, powiedzmy, na 25 lat, a tyle nie będzie miała. Mówię, pokaż mi dowód albo legitymację. No bo, jak to się mówi, trafić, tak za przeproszeniem powiem, do pierdla, to nie jest sztuka, prawda? No tak. A u kobiet to bardzo często, u facetów nie, ale kobiety naprawdę potrafią się tak wymalować, tak się ubrać i będą wyglądać naprawdę na 25, 6 lat, a mają 15. To już nie jest to, prawda? Czy miałeś taką sytuację, że... Nieraz.
Ale za każdym razem pokaż dowód, nie masz dowodu, pokaż legitymację. Jesteś za młoda, okej, możemy pójść, ale na lody. Nigdzie więcej. A zdarzyło ci się w ogóle obcować z dziewczyną, która jest, była młodsza niż 17 lat? Nie. I nie zamierzam. Nie zamierzam. Nie. Mam nieraz, jadę na Metalchem do mojej sąsiadki, do Basi. Porywam jej córkę, która ma 13 lat. Ona dzwoni telefonem po swoją koleżankę. Córkę od mojego kolegi, porywam też ją, syna od sąsiadki, idziemy na lody. Lody, gorąca czekolada, to jest na stacji benzynowej, to jest wszystko po drodze, wszystko na Metalchemie. A jak to się mówi, jak ja wydam te parę złotych, bynajmniej nie wiem w jakim celu, prawda? Czyli mają do ciebie zaufanie, tak? Tak. Że puszczają dzieci z tobą i... Bez dwóch zdań. Czy byłeś kiedykolwiek karany? Tak. Za co? Czuj. Szwec. Jak powiem to, ty tak poleci. Dobra, ja byłem świadkiem koronnym. Kradłem, ale co innego poszło. Co się stało? Były trzy osoby. Oni handlowali ludźmi. Kobiety. Wiadomo gdzie. Nie będę mówił głośno, bo to nie wypada. I to nie tylko w Szwecji. Niemcy, Anglia, Polska. A facet gdzie? Do roboty. No tak. I byłem pod ochroną policji szwedzkiej. Dostałem mieszkanie, konto w banku. Półtorej roku. Jak ci się udało wyrwać z tego? Ja byłem pod ochroną policji. No dobrze, ale przyszedł taki moment, kiedy ta ochrona przestała działać, tak? Nie. To jest taka organizacja, ona się nazywa La Strada. Główną panią dyrektor jest Polka. I to nie jest Polska. No. Kurczę. To państwo. Tam robią zamachy, takie pierdoły. Nie Belgia. Jakieś inne. Stamtąd. Ale to jest na całym świecie ta organizacja. Ja miałem do wyboru. Mogłem pojechać do Czech, do Polski, ale wybrałem Polskę. Czyli wróciłeś do kraju? Tak. I się nie boję chodzić po ulicy. Chociaż wiem, że nic mi nie zrobią. Bo siedzą w więzieniu. Dostali bardzo duże wyroki. Czyli czujesz się bezpiecznie? Tak. No dobrze, a czym się zajmowałeś w tej organizacji, skoro byłeś świadkiem koronny? Zeznawałem. W sądzie. Przeciwko nim. Bo dużo wiedziałem na ich temat. Tylko, i to nie byłem tylko ja. Ja, mój kolega, nie będę mówił imienia, i taka koleżanka tak samo. Też kradli. No i wszyscy wróciliśmy. Ja i kolega wrócili do Polski. Wróciliśmy. Koleżanka, nie wiem, ona chciała zostać w Szwecji. Co z nią? Nie mam pojęcia. Kolega mieszka w Warszawie, ja w Opolu. No ale tak, co zrobić? Bynajmniej wiedziałem za co i... No dobrze, ale rozumiem, że będąc świadkiem koronnym kupiłeś sobie wolność, tak? Ile ci groziło? Ile? Tak. 7. 7 lat. Nie chcieli mnie posadzić. Do więzienia nie chcieli. Jeżeli groziło ci 7 lat, to musiałeś w tej organizacji czymś się zajmować. Kradłem. W sklepach, no wiadomo.
Nie jabłko czy coś. Nie, nie. Co to grube, było? Powiedzmy. Maszynę do cappuccino, która kosztuje w Szwecji 28 tysięcy koron. Takie rzeczy się kradło. Jakieś jeszcze? Elektronarzędzia, takie rzeczy. Słuchawki, takie duże na bluetootha, no różnego rodzaju, zegarki, no, odkurzacz czy coś. Jak zostałeś złapany? Nie zostałem złapany. To jak to się stało, że trafili na twój ślad? Już panu mówię. Jak mi pokazali tylko zdjęcia, nagrania, telefonów. Oni już kontrolowali tamtych. Nie mnie. Tylko, że jeżeli ja byłem tam, to tak samo po prostu mnie tak samo fotografowali, były nagrania telefoniczne. Wszystko mi. Oni mi to pokazali. W ten sposób. No. Ta historia jest niesamowita. Nie jest ciekawa, ale taka jest. Taka jest. A tutaj w Polsce nie masz czasem takich słabości, że chciałbyś ponownie wrócić do takiego fachu złodziejskiego? Nie, wolę normalnie pracować. To teraz mam urlop. Jeszcze tydzień czasu. No jak się dobrze ułoży, to pojadę tam, gdzie rozmawialiśmy. Tak jest. Wcale. 18 dopiero dowód dostanę. 18, 19. Ale ty ten dowód zgubiłeś, tak? Tak. W Szwecji. A w Szwecji, rozumiem. No przyjechałem na paszport, który został wystawiony przez ambasadę. To był najdroższy dokument na świecie. Na polskie przeliczenie to kosztowało 750 zł. Musiałeś pokryć z własnej kieszeni, tak? Nie ja. Ta organizacja. Wszystko. Jest, zawiozła mnie do Sztokholmu. Hotel to ambasada. I oni wszystko płacili. Za mieszkanie, jedzenie dostawałem, konto w banku i tak dalej. Wszystko mi dawali. Ale chodziło o to, żebym po prostu był szczery. No i zeznawał w sądzie. O to się rozchodziło. I wcale nie jestem tego zły. Jeszcze raz, gdybyś mógł przypomnieć, tamte osoby ile dostały lat? Dwóch po 18 i jedna kobieta 12. No to sporo. Ja wiem, ale jak ja się dowiedziałem, bo tol, no tłumacz. Wszystko mi to musiał tłumaczyć, bo w końcu ściągnęli jednego policjanta z innego miasta, Polaka, który przyjeżdżał do mnie do domu. Skończyłem wtedy 33 lata. Tak? Nie, 43. Nie. Jakoś. Ktoś puka. Ciemno na dworze. Bo najpierw miał domek. Ktoś puka. Pytam się, kto? Po polsku. Policjant. Aleksander. Puścił. A nie wiedziałem, co się stanie. Ja na stole miałem butelkę whisky. Oblewałem sobie urodziny. Jeden kieliszek. Ale co najlepsze. Przyszedł ten policjant Polak ze swoim szefem z kryminalnej policji. On wyciąga butelka. Mówi: suwenir. Dwie paczki papierosów, ten Polak. Dwie paczki papierosów i też wyciąga butelkę. Rakije. To jest grecka.
grecki bimber. Mhm. A dlaczego? Jego rodzice mieszkają w Grecji. Przyniósł też pół litra. Mówię, chcecie się napić, panowie? Nie, nie, my w pracy jesteśmy. No. Ale to jest, jak to się mówi, szacunek, że policja przyjechała mi złożyć życzenia i dać prezent, prawda? Niesamowite, tak. No. Ale tak to jest, no. Później taka pani Kalina z tej organizacji to mi dała, no. Jak to się mówi? No, shit. Ulotkę taką napisane własnoręcznie z okazji urodzin. Ten i paczkę papierosów. Ja otwieram tą, no, książeczkę. Laurkę, o, w ten sposób. A w środku 500 koron jeszcze. Słuchaj, czy w związku z tą całą historią w Szwecji, tutaj w Polsce masz ze strony służb jakieś działania? Oni cię w jakiś sposób inwigilują? Nie, po prostu wiem, że jestem czysty. Nieraz, czy na policji jestem, czy coś. No bo różnie. Czysty. Mhm. Żadnych kradzieży, niczego, żadnych rozboi. Nic, po prostu po co mam rozrabiać? Po co? Jak człowiek pracuje, to mało nie zarabia. 4000. No tak, wspomniałeś, że na rękę. Budowlance i na rękę. Się tynkami, tak. Tak, na rękę 4000 mam. Ale to nie znaczy, że nie chciałbym pojechać za granicę. Dlaczego nie? Ja nic nie stracę. Jest wiedzę trochę świata, jak to się mówi. Tak. Zgadza się. Tomek, uprzejmie ci dziękuję za tą historię. Ona była fascynująca. Życzę ci wszystkiego dobrego. Uważaj na siebie. Tak. A szczególnie uważaj na młode dziewczyny. A nie, to bardzo trzeba uważać, to ja wiem. No, bo czasem los, ja wiem, los wiem. Płata różne figle. Wiem. Można zabrnąć za daleko, prawda? Wiem. Ale tak to jest. Co byś mógł powiedzieć mężczyznom, którzy mają jakieś problemy z kontaktami z kobietami? Jak mają przełamać takie lody? Tego nie idzie wytłumaczyć. To trzeba mieć w sobie. Po co? Prostu trzeba mieć to w sobie. To coś, tak? Tak. Tak się mówi. Jeden człowiek, on tylko się uśmiechnie i już ma dziewczynę. A drugi znów odwrotnie. Coś musi pokazać, zrobić. W taki sposób. Różnie to działa. Naprawdę, różnie. Okej, jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jasne.